Pani marszałek, Wysoka Izbo. Wszystkie szczegóły i rzeczywisty stan faktyczny związany i prawny związany z tą ustawą zna ta grupa posłów, która uczestniczyła w drugim czytaniu, pracowała w komisji. Ja zorientowałem się, że bardzo wielu posłów swoje ewentualny wybór opiera na różnego rodzaju półprawdach bądź całych nieprawdach serwowanych w tym przypadku przez organizacje i środowiska przeciwne ubojowi bez obuszania. W związku z tym mam następujące pytania do rządu. Po pierwsze, wiem, że krąży taki materiał, iż ubój bez obuszania jest nie tylko na potrzeby lokalnych wspólnot religijnych, jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. To jest nieprawda, ale może dobrze by rząd się ostatecznie w tej sytuacji wypowiedział. Po drugie, już kończę pani marszałek, podnoszone jest kwestia, że w okresie od stycznia do kwietnia tego roku, choć ubój w tym czasie był nielegalny, eksport wołowiny nie spadł. No, wychodzi się tutaj z założenia, że przedsiębiorstwa padają jakby z miesiąca na miesiąc. Prosiłbym też rząd o odniesienie się do tego argumentu.